Wydawnictwo Insignis Media prezentuje projekt Dmitrija Głuchowskiego Uniwersum Metro 2033. Robert J. Schmidt. Wieża. Fragment pierwszy. Prolog. Część pierwsza. Ruszyli z Kozanowskiej ciasnym przejściem pomiędzy dwoma wypalonymi 11-piętrowymi blokami. Było ich pięcioro, jak zawsze. Na czoło wysforowała się od razu dziewczyna, wysoka, ciemnowłosa, o bardzo pociągłej twarzy, wydatnych kościach policzkowych i wąskich, niemal skośnych oczach. Dragon nie znał jej imienia. Dołączyła do pozostałych tuż przed wyjściem na powierzchnię i od tamtej pory nie wypowiedziała nawet słowa. Tuż za nią biegł pryszcz, nabity jak każdy kark, ogolony na łyso, z płaską, ospowatą gębą buldoga. Był niższy o pół głowy od prowadzącej małolaty. W środku stawki trzymało się dwóch kolejnych chłopaków, znacznie drobniejszych od wyprzedzającego ich dresa, ale także nieźle wyżyłowanych. Dużo ćwiczyli, co dawało się zobaczyć choćby po doskonałej koordynacji ruchów. Dragon, najwyższy z całej piątki, prawie dwumetrowy, brodaty blondyn o posturze atlety, biegł ostatni. Był starszy od reszty o niemal 10 lat i lekko licząc kilkanaście kilogramów cięższy od dziobatego osiłka. Skóra na jego szyi i jednym policzku miała dziwną, szarawą barwę. Wyglądała jak wyschnięta, łuszczyła się też płatami. Zdarzało się, że ludzie z innych dzielnic uciekali na ten widok, zwłaszcza ci, którzy pamiętali szarą zarazę. Ale tutaj, na Kozanowie, wszyscy wiedzieli, czym są spowodowane te zmiany. Ktoś tak wielki i ciężki nie miał szans z młodymi biegaczami. Jednakże Dragon nie przejmował się zbytnio tym, że szybko zostawili go w tyle. On jeden z całej piątki znał bowiem tę trasę. I to nie tylko dlatego, że pokonał ją już wielokrotnie, czego pozostali na pewno nie mogli o sobie powiedzieć. Obejrzenie jej wcześniej z bezpiecznego dystansu nie mogło się równać z osobistym do tego wielokrotnym pokonywaniem przeszkód. Nie, nie. To było jego terytorium, jego dzielnica. Tutaj się urodził i tutaj umarł po raz pierwszy razem ze Starym Światem. Miał zaledwie 6 lat, gdy zawyły syreny. Wciąż jednak pamiętał potworny chaos, mrok, smród i przytulającą go ze wszystkich sił matkę. Drżąc razem z nią w cuchnącym odchodami kanale, usłyszał narastający, głuchy pomruk, a potem... Potem ziemia zadrżała w posadach. Zatrzęsła się tak gwałtownie, jakby ona także konała w konwulsjach, albo jakby chciała wypluć gnieżdżących się pod jej skórą ludzi. Kozanów znajdował się prawie 5 kilometrów od punktu zero. Skutki ataku nie były więc tutaj aż tak bardzo odczuwalne jak w centrum miasta. Lecz stare, budowane jeszcze za socjalizmu bloki z wielkiej płyty okazały się mniej wytrzymałe niż niemal stuletnie poniemieckie kamienice. To, czego nie zdołała dokonać słabnąca fala uderzeniowa, a po niej termiczna, stało się za sprawą drgań zrytej atomem ziemi. Żelbetowe giganty poskładały się w wielu miejscach jak domki z kart, a gaz z rozszczelnionych instalacji dokończył dzieła zniszczenia. Pół osiedla legło w gruzach, choć ukryty za zakolami murów obronnych blokowiska pięciokondygnacyjny budynek, ten sam, który musieli dzisiaj obiec, przetrwał. Wybuch 100-kilotonowej głowicy w niemal nienaruszonym stanie. 250 metrów. Naprawdę niewiele.
Choć na tej ćwiartce kilometra zginęło więcej ludzi niż podczas niejednej wojny między pasami i dresami. Już za moment smukła, tak Dragon nazwał w myślach biegnącą kilka kroków przed nim dziewczynę. Zobaczy bielejące kości tych, którym nie udało się dotrzeć do schronienia. Lekkie odbicie w lewo, gdzie runęły dwie klatki 11-piętrowca. 40 i 42, a może 38? A po 20 latach takie szczegóły umykały pamięci. Wielkie betonowe płyty pokruszyły się, tworząc wysokie na kilka metrów osypisko. To była pierwsza przeszkoda. Tempo biegu spadło błyskawicznie. Dziewczyna zawahała się, przystanęła tylko na moment, ale to wystarczyłoby. Pryszcz odtrącił ją barkiem, posyłając na gruz. Dragon zignorował jej wrzaski i jego chrapliwy śmiech. Odbił lekko na prawo, gdzie pryzma gruzu była bardziej stroma, ale zarazem stabilniejsza. Duże kawałki płyt nie chwiały się pod stopami i nie osypywały jak drobnica. Mógł więc wspinać się na nie szybciej, tak szybko, jak poruszał rękami i nogami. Jeden z chudych chłopaków, ten z wielkim nosem i zmierzwionymi czarnymi włosami, nie był wcale taki głupi, na jakiego wyglądał. Ominął wyzywającą się wciąż parę i ścigającego ją rudzielca, po czym bez zastanowienia ruszył śladem Dragona. Dobrze to sobie wykombinował. Jako mniejszy, lżejszy i zwinniejszy bez trudu wyprzedził wielkoluda, który w dodatku zwolnił tuż przed szczytem. Baran, zamiast sprawdzić, co się kryje za betonową granią, posłał kpiące spojrzenie zdyszanemu rywalowi. Nawet się nie zorientował, kiedy przeszyły go długie na pół metra zębate szpony pilaka, kłącze smukłego drapieżcy. Bardziej rośliny niż zwierzęcia wystrzeliło z mrocznej szpary pomiędzy stojącymi niemal pionowo płytami betonu. Zaskoczony Dragon minął wrzeszczącego przeraźliwie chłopaka, zanim ten został rozerwany na strzępy. Skowyt konającego ucichł, równie nagle jak się rozległ. Nie było czasu na rozpamiętywanie. Dragon podniósł kawał gruzu i cisnął nim w dół osypiska, zanim pozostała trójka dotarła do szczytu przeszkody. Ruszył w ślad za lawiną, zbiegając sobie znanym szlakiem, by jak najszybciej oddalić się od pożerającego ofiarę monstrum. Tego stworzenia lepiej nie mieć tuż za plecami, nawet jeśli upolowało już tak soczysty kąsek. Kawał gruzu odbił się po raz kolejny od rumowiska, ale zanim zdążył ponownie opaść, został zdmuchnięty przez siatkowatą mackę sarlaka. Gigantyczna roślina zadrżała, unosząc zdobycz w kierunku niewidocznej z tego miejsca paszczy. Ludzie patrzyli jednak w inną stronę. W dwóch miejscach kamyki poruszyły się, a nad rumowiskiem zawirowały obłoczki pyłu. Niepohamowany ruch myśliwego zdradził położenie reszty pułapek. Przeskakując nad nimi, Dragon pomyślał o zasadce, w którą o mały włos sam by wpadł. Niewykluczone, że wielkonosy szczeniak, którego imię przed kwadransem usłyszał i natychmiast zapomniał, ocalił mu właśnie życie, ale zaklął pod nosem na myśl o pilaku, który pojawił się dzisiaj w tak nietypowym miejscu. Nigdy jeszcze żaden drapieżca nie zaatakował tak wcześnie. W dodatku znajdował się tuż przed sarlakiem. Mógł odwrócić uwagę biegnących, zdezorientować ich na okamgnienie. Uważaj, człowieku, napomniał się w myślach. Skup się, tym razem będzie inaczej. Moment rozprzężenia wystarczył, by pozostała trójka go dogoniła na długiej prostej. Do kolejnego dużego osypiska mieli całe 50 metrów. Lżejsi, młodsi od niego ludzie musieli być szybsi. Mimo że to on dysponował najdłuższymi nogami w tym towarzystwie. Z tym się jednak liczył, nie poczuł więc zawodu, gdy w połowie dystansu wyprzedził go zdyszany kark. Teraz, siny na gębie i zaśliniony, jeszcze bardziej przypominał buldoga. Prymitywne małe oczka zalśniły złowieszczo pod masywnymi brwiami, kiedy zerknął przez ramię, taksując uważnym spojrzeniem Dragona. Doskonale wiedział, z kim tańczy.
A akcja z dziewczyną pokazała, że jest gotów posunąć się dalej niż reszta. Druga przeszkoda była bardziej pochyła i o wiele groźniejsza. W tym miejscu przed atakiem znajdowało się przejście między blokami, podobne do tego, z którego wyruszyli. Wybuch gazu, który zniszczył ostatnią klatkę wieżowca, zasypał je całkowicie, uszkadzając przy okazji ścianę sąsiedniego bloku. Spiętrzone zwały gruzu sięgały wysokości trzeciej kondygnacji niższego budynku, który także zawalił się pod naciskiem mas żelbetu. Biegacze zwolnili. Musieli wybrać jedną z dwóch dostępnych tras. Jedna prowadziła w górę. Druga, szparą pomiędzy dwiema gigantycznymi, lekko tylko nadkruszonymi płytami, w głąb przysypanego niegdyś parterowego pawilonu handlowego, który chyba cudem oparł się lawinie gruzu. Nawet Dragon się zawahał. Wkroczenie w mrok groziło wpadnięciem na cieniaka. Po zdarzeniu na pierwszej przeszkodzie był niemal pewien, że z pozoru łatwiejsza trasa stanie się dzisiaj czyimś grobem. Wolał więc zaryzykować bardziej czasochłonną wspinaczkę. Choć tamci pójdą pewnie na żywioł i w trójkę zaryzykują przeprawę przez mrok, licząc, że bestia pochwyci tylko jedną ofiarę. Zresztą, gdyby się okazało, że jest tam i drugi cieniak, ostatni ze śmiałków wydostałby się z matni, uzyskując ogromną przewagę. Dragon nie czekał, aż pozostali dokonają wyboru. Wskoczył na chybotliwą płytę, przebiegł do niej do miejsca, gdzie z rumowiska wystawały pręty zbrojenia. Dotychczas wspiął się tą drogą kilka razy, omijając zawsze szczeliny i zagłębienia, w których mogły się czaić inne bestie. Kark warknął coś, wyszarpnął noże z zapaska i zanurkował między płyty. Dziewczyna zakleła i zrobiła to samo. Rudy zatrzymał się. Wodził wzrokiem od wspinającego się mężczyzny do wejścia do pawilonu i z powrotem. Ruszył dopiero wtedy, gdy spod gruzów dobiegł krzyk. Wysoki, przenikliwy, babski. Dragon, przeskakując na kolejną płytę z wałowiska, uśmiechnął się pod nosem. Dróg przez ciemność było kilka. Wyglądało na to, że Dres miał więcej szczęścia przy wyborze. Rzucił okiem w dół. Rudy znikał właśnie między płytami. Zwlekając, paradoksalnie zwiększył swoje szanse na przeżycie. Gdy z dołu dobiegł kolejny wrzask, wspinaczowi zostały do szczytu rumowiska jeszcze 3, najwyżej 4 metry. Nie był w stanie stwierdzić, kto tym razem nadział się na niewidzialnego zabójcę. Było mu to jednak obojętne. Po raz pierwszy od bardzo dawna zaczął się bać. Pod gruzami na pewno nie było aż 3 bestii. Lada moment więc zostanie z tyłu i to jeszcze przed ostatnim zakrętem, za którym będzie musiał pokonać ponad 70 metrów odkrytego terenu, a na prostej każdy z tych szczyli okaże się szybszy od niego. Wspiął się na szczyt sterty gruzu najkrótszą drogą, nie przejmując się potencjalnymi pułapkami. Teraz wszystko straciło znaczenie. W dół także zamierzał zejść najłatwiejszą trasą. Przecinająca rumowisko sieć glizdawca wydawała się z tej odległości gęsta jak tkanina, ale Dragon liczył na to, że impet, z jakim na nią wpadnie, pozwoli mu się przebić. Nabierając pędu, mierzył w najbardziej prześwitujące miejsce. Wielki robal wypełzał właśnie z kokonu. Skurwiel wyczuwał najlżejsze wibracje, a wielki mężczyzna zdążył już poruszyć całą lawinę skruszonego betonu. Dragon sięgnął po ulubioną broń. Przecięte na półostrze piły tarczowej z dorobionym uchwytem ekspandera leżało idealnie w dłoniach. Ale czy ostra stal zdoła przeciąć taką masę klejących włókien, gdyby sam impet nie wystarczył, by przedrzeć się przez sieć? Skoczył, podciągając nogi i biorąc równocześnie szeroki zamach. Wpadł w plątaninę pokrytych lepką substancją nici, zadając 2 szybkie cięcia. Pierwsze ostrze zniknęło z jego ręki w połowie ruchu, jakby wyrwano je z ogromną siłą. Drugie zdołał jakimś cudem utrzymać, poczuł jednak, że coś wyhamowuje jego pęd. Naprężone, elastyczne włókna wpiły mu się boleśnie w golenie, twarz i barki. Wziął więc drugi zamach od dołu ku górze i tak stracił ostatnie ostrze.
Ale zanim zdążył pomyśleć, że to najmniejszy z jego problemów, coś trzasnęło, zawył, gdy poczuł piekący ból i gorąco na policzku i brodzie. Zdezorientowany uderzył kolanami w coś twardego i zaczął się toczyć. Dałem radę, ucieszył się, zapominając o bólu. Ledwie dotarł do podnóża rumowiska, zerwał się na równe nogi. Glizdawiec chwiał się, na poły uniesiony, otaczające jego jamę trawiącą. Czółki poruszały się frenetycznie, badając rozerwaną sieć. Musiał być nie mniej zdumiony niż człowiek, który cudem wymknął się z pułapki. Dragon odwrócił głowę. Kilka metrów na prawo od niego, w głębi mrocznej szczeliny, coś głośno szeleściło. Ktokolwiek przeżył wyprawę przez pawilon, właśnie docierał do wyjścia. Narożnik znajdował się 5 metrów dalej. Za nim zaczynała się ostatnia prosta, na której końcu dragon zobaczył 5 wybitych w ścianie otworów i wiszące nad nimi kraty. To był cel, do którego zmierzał. Musiał dotrzeć tam pierwszy. Zdawał sobie sprawę, że nie będzie to łatwe i nie chodziło wcale o ból w mocno poranionych podczas upadku nogach. Na razie miał sporą przewagę nad dziewczyną. Zerkając przez ramię, dostrzegł pomiędzy żelbetowymi płytami szopę przyprószonych pyłem długich i czarniejszych od mroku włosów. A to Kark piszczał w ostatnich chwilach, jak dziewczynka, zaśmiał się pod nosem, przyspieszając. Przed sobą miał tylko, albo aż, 60 metrów podwórza i rozejrzał się uważnie na wszystkie strony, szukając ostatniej pułapki. Tam, na osypisku daleko po prawej, za stopioną zjeżdżalnią, wypatrzył jakiś ruch. 3 kuliste, pokryte błyszczącą łuską kształty, staczały się po gruzach bloku oddzielającego to miejsce od ulicy Pałuckiej. Sunęły w dół gruzowiska, podobnie jak on przed chwilą. Podobnie, lecz na pewno kilkakrotnie szybciej. Obejrzał się za siebie. Smukła biegła za nim, słaniając się na nogach, a ze szczeliny prowadzącej do pawilonu wynurzał się, zakrwawiony jak patroszony szarik, pryszcz. Dragon nie miał czasu na zastanawianie się, jakim cudem Kark przeżył spotkanie z cieniakiem. Teraz jego, ich wszystkich, problemem będą te 3 kulczaki. Ścierwa wyczuły krew. Na pewno więc nie odpuszczą, dopóki nie zatopią w zdobyczy jadowitego dzioba i kłów. 50 metrów do celu, a w płucach zaczyna brakować tchu. Brodaty wielkolud zwolnił. Wiedział, że teraz, kiedy stracił broń, musi polegać raczej na sprycie niż szybkości. Początkowo zaczął zbaczać w lewo, aby goniąca go dziewczyna, która także dostrzegła nowe zagrożenie i depczący jej po piętach dres, znaleźli się pomiędzy nim a drapieżcami. Wykonując ten manewr, zauważył kątem oka ruch przy jednej z klatek schodowych w głębi placyku. Zdębiał i zmylił krok, gdy na podwórze wypadły 2 młode szariki. Trafił między młot i kowadło, a jedyna broń, jaką dysponował, została w pułapce glizdawca. Wiele razy przemierzał to miejsce, wiedział więc, że nie ma co kombinować. Jeśli chce przeżyć, musi porzucić fortele i gnać ile sił w nogach. 40 metrów, 5, może 6 sekund, tyle będzie potrzebował na dotarcie do najbliższej kraty. Jego rywale, którym nierozważnie pozwolił się dogonić, już nabierali tempa. Szariki gnały prosto na niego. Na szczęście były jeszcze zbyt głupie, by rozumieć, że lepiej odciąć drogę ofierze. Kulczakami na razie się nie przejmował. Miały 2 bliższe cele. Przy odrobinie szczęścia pozagryzają się wzajemnie, walcząc o smukłą albo o pryszcza. Adrenalina zrobiła swoje. Wyrwał do przodu, przebierając nogami tak szybko, że jego mózg nie był w stanie za nimi nadążyć. To nie mogło skończyć się dobrze, ale nie miał innego wyjścia. Wóz albo przewóz. O to przecież chodziło w tym wszystkim. Nie obrócił się, gdy któryś z kulczaków dopadł dziewczyny. Jej skowyt był tak przejmujący, że skóra momentalnie ścierpła mu na karku. 20 metrów. Szariki w końcu zrozumiały, że lepiej biec po prostej niż po łuku. 15. Pryszcz zakwiczał. Krótko. Pewnie załatwiły go jadem. 10. Ciemność za kratą rosła w oczach. Na 4 kroki przed zbawieniem dragonowi powinęła się noga. Padając na spękany asfalt, instynktownie skulił ramiona. Zanim dotknął ziemi barkiem, spostrzegł nad sobą przemykający szybko cień. Pierwszy szarik złapał kłami powietrze, tam gdzie powinna znajdować się w tym momencie głowa człowieka. Po przewrocie dragon nie próbował wstać, po prostu toczył się dalej. Druga bestia skoczyła i zaskowyczała z bólu, gdy opadająca ciężka krata przyszpiliła ją do betonu. Dragon leżał metr od szarika, dysząc ciężko, niezdolny do najlżejszego ruchu.
Za kratą kręcił się drugi zmutowany pies. Nieco dalej dwa kulczaki walczyły nad zwłokami pryszcza, rozszarpując je przy okazji na strzępy. Trzeci pożerał żywcem konającą dziewczynę. Nie sparaliżował jej nawet jadem. Wciąż próbowała odepchnąć go zakrwawionymi rękami. A gdzieś z góry słychać było śmiechy, złorzeczenia i wiwaty. Wyścig został zakończony. Ktoś wygrał, ktoś przegrał, ale wszyscy mieli dobrą zabawę. Dałeś czadu, człowieku! Zza jego pleców dobiegł znajomy głos. Nie pamiętam tak ekscytującej gonitwy, a robię w tej branży już od 5 lat. Coś czuję, że obaj zarobiliśmy dziś krocie.